Poranek Wnet, godzina 8:53, a my po tych rozmowach o geopolityce zajmiemy się człowiekiem, jednym bardzo konkretnym człowiekiem, sprawa Alfiego Evansa, u którego uratowanie walczą jego rodzice, czemu przygląda się świat, przygląda się również papież Franciszek, który w tej sprawie interweniował. Okazało się, proszę Państwa, że blisko tej sprawy byli również lekarze z Polski. Teraz naszym rozmówcą jest pani dr Izabela Pałgan, lekarz pediatra z Bydgoszczy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób w ogóle zetknęła się pani ze sprawą Alfiego Evansa? To była też dość dziwna sytuacja, ponieważ właśnie osoby wspierające tę rodzinę w Anglii szukały innych lekarzy na świecie, którzy mogliby przyjechać i zbadać Alfiego i zaopiniować o jego zdrowiu, ponieważ nie do końca zgadzali się z opiniami lekarzy brytyjskich w Liverpoolu. No i tak też zostałam poproszona przez rodziców Alfiego, czy mogłabym przyjechać i zobaczyć dziecko, ocenić jego stan. No i jak pani oceniła jego stan? Proszę powiedzieć, dlaczego, skąd ta kontrowersja? Dlaczego oni nie ufali lekarzom brytyjskim? W ogóle nie znaleźli w Wielkiej Brytanii lekarza, któremu byliby w stanie zaufać? Może to nie tak. Chłopiec obecnie ma prawie 2 lata i jako kilkumiesięczne dziecko trafił do szpitala z powodu drgawek. Ostatecznie wymagał intubacji i podłączenia do respiratora. Przebywa tam w szpitalu kilkanaście miesięcy. Nie udało się do końca zdiagnozować jego choroby. Ma na pewno jakąś chorobę neurodegeneracyjną, zniszczenie mózgu, ale nie do końca znana jest etiologia i przyczyny. Być może nigdy nie będzie poznana, bo też tak bywa. Natomiast lekarze w szpitalu w Liverpoolu wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie dziecka od aparatury medycznej, jako przyczynę podając, że będzie to leżało w najlepszym interesie dziecka. Dziecko nie jest dzieckiem umierającym. W skali pediatrycznej Glasgow ocenione zostało na 8-9 punktów, więc nie jest to stan śmierci mózgu. Dziecko reaguje na głos ojca, okresowo otwiera oczy, okresowo również przy podawaniu smoczka zaciskało usta, więc ma różne reakcje. Absolutnie rodzice twierdzą, że czuje również, jakby nawiązuje z nimi kontakt, gdy do niego mówią, odczuwają, że dziecko jakby odczuwało ich też emocje i potrafią z nim nawiązać emocjonalny kontakt. Z pewnością nie jest to dziecko umierające i w Polsce i myślę w innych krajach Europy dzieje się tak, że takie dzieci po prostu są objęte opieką paliatywną czy domową, są przecież respiratory domowe, czy też w hospicjach. Albo też no, można próbować jeszcze diagnozować, natomiast jeżeli no, stwierdza się, że choroba nieuleczalna, no dalej są prowadzone w opiece paliatywnej, zapewnia się im pełny komfort, aż do naturalnej śmierci. Nie ma czegoś takiego, że dziecko zostaje odłączone na życzenie lekarzy. Jest to nie do przyjęcia. No ale on został w pewnym momencie odłączony i co się dalej działo? I okazało się, że samoist nie potrafi oddychać, więc w badaniu rezonansu mózgu nie widać cech uszkodzenia pnia mózgu, które odpowiada, gdzie są tam ośrodki odpowiedzialne za oddychanie. No ale to też potwierdza, że dziecko nie jest w stanie terminalnym, bo czasami dziecko w stanie terminalnym po odłączeniu potrafi jeszcze oddychać godzinę, dwie, czasem trzy i umiera. Natomiast no to również zaprzecza temu, że dziecko jest w stanie czy śmierci klinicznej, no potwierdza to, że być może właśnie, znaczy na pewno tamci lekarze się mylą i nie jest to właściwe postępowanie, żeby odmówić dziecku aparatury podtrzymującej życie, bo potrafi samo oddychać. Być może nie będzie to długi okres, bo również jego siły się wyczerpią i będzie wymagało wspomagania. Nie wiem, jak dzisiaj jest, bo nie widziałam kolejnych informacji. Natomiast wiem, że wczoraj rzeczywiście dziecko samodzielnie oddychało. Podano po kilku godzinach tlenoterapię bez intubacji. Więc tak wygląda sytuacja. I rodzice walczyli o to, żeby dziecko, ponieważ nie chcieli, no rodzice też mają prawa. U nas też te prawa rodziców się szanuje. I jeżeli rodzice chcą przenieść dziecko do innego szpitala, mają prawo wyboru lekarza, mają prawo wyboru ośrodka, w którym dziecko będzie leczone i nikt im tego prawa nie odmawia. Jeżeli nie chcą leczyć w szpitalu X i chcą leczyć w szpitalu Y, mogą to uczynić. Natomiast tam dziecko zostało wręcz uwięzione. Odmówiono rodzicom przeniesienia dziecka do innych szpitali, które zaoferowały swoją pomoc.
i też jest to, uważam, pogwałcenie i praw człowieka, i praw, praw do życia, praw rodziców. No, nie do pomyślenia. Tu jest jakaś taka przedziwna władza sądu i lekarzy nad ludzkim życiem. Tak, to coś dzieje się strasznego. W dzisiejszym świecie jesteśmy tego świadkami i trzeba temu, trzeba się temu przeciwstawić. Doszło do takiej sytuacji, że nadano mu w sposób bardzo szybki obywatelstwo włoskie, że szpital włoski miał go przyjąć. Sąd się na to nie chce zgodzić, natomiast pojawiły się informacje, że być może będzie zgoda na to, żeby rodzice zabrali go do domu. Czy coś pani o tym wie? Tak, słyszałam o tych informacjach. No to byłoby też jakiś, tylko że zabrali go do domu, ale wtedy no, myślę, że mają prawo zadecydować, że będzie przetransportowany do innego szpitala, bo wymagałby założenia tracheostomii, jeżeli będzie wymagał w przyszłości podłączenia również do respiratora, a pewnie tak, założenia również PEGA, czyli do żołądka takiego oprzyrządowania, które umożliwia żywienie dziecka, niekoniecznie przez sondę donosową, przez nos założoną do żołądka, tylko bezpośrednio do żołądka przez skórę. I to są takie jakby podstawowe zabiegi, które się wykonuje i które się zapewnia dzieciom właśnie w opiece przewlekłej paliatywnej. Ja wiem, że sytuacja pani, jak panie tam żeście były, była nieco trudna, no bo to było wbrew woli brytyjskich lekarzy, ale czy jakaś była okazja do rozmowy z brytyjskimi kolegami po fachu? Rozmowy po prostu o tym przypadku, o tym, jak należy tego typu przypadki traktować. No nie, niestety nie, tylko z opieką pielęgniarską przy łóżku dziecka, natomiast z lekarzami nie udało się porozmawiać. Czy jest pani jakoś w tej chwili w kontakcie z rodzicami Alfiego? Tak, jestem w kontakcie może nie tyle z rodzicami, co z osobą, która właściwie jakby koordynuje całą tą opiekę, z Christine, która pośredniczy, między innymi właśnie ona pośredniczyła w tym, żeby umożliwić wizytę u Ojca Świętego Franciszka, ojcu Alfiego. Między innymi ona też no, pomaga znaleźć prawników, którzy uczestniczą w tej sprawie. Wiem, że kilka zespołów prawniczych było zmienianych, ponieważ no, jednak brytyjscy lekarze i brytyjscy prawnicy stanowią jakby jeden team i trudno było znaleźć prawników, którzy przeciwstawią się stanowisku szpitala. Z punktu widzenia takiego czysto medycznego, co powinno się w tej chwili wydarzyć? Co powinno tak naprawdę wydarzyć się dla dobra tego chłopca? No bo sąd mówi, że dla dobra tego chłopca nie można go zabierać do innego kraju. Jak pani uważa, co powinno się wydarzyć? Dla dobra chłopca powinien on być przekazany do ośrodka, który zapewni mu godną opiekę medyczną. Będzie próbował diagnozować jego chorobę, ale przede wszystkim podtrzyma jego życie. Czyli będzie dziecko mogło w razie potrzeby być podłączone do respiratora, będzie miał umożliwione żywienie pozajelitowe. I po prostu trzeba mu zapewnić podstawowe rzeczy w opiece medycznej dla dziecka, które znajduje się w takim stanie jak Alfie. I w Polsce się to robi. Jest to opieka paliatywna. Tylko tyle i aż tyle. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor Izabela Paugan, lekarka, pediatra z Bydgoszczy, która badała Alfiego Evansa. Dziękuję pani bardzo serdecznie za dziękuję rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Poranek w net. Zaczęła się trzecia godzina poranka.